Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy fani Grammarii oraz osoby, które pojawiły się tutaj po raz pierwszy w specjalnym odcinku na tłusty czwartek. Udało mi się narobić wam smaka. Tak sobie siedziałam i myślałam o tłustym czwartku i zastanawiałam się, jaki odcinek byłby najlepszy akurat na ten dzień, jeżeli chodzi o komiksy i nadchodzące walentynki. I tak przeglądałam sobie moją biblioteczkę komiksów i doszłam do wniosku, że tłusty czwartek to jest najlepszy dzień na zrecenzowanie wielbiciela damskiej krągłości Mila Manary. Milo Manary. Co by nie mówić, na tym świecie, komiksowym świecie, nie ma chyba faceta, który bardziej uwielbia kobiety i rysować je niż Milo Manara. Facet, który absolutnie oddał swoje życie rysowaniu krągłości. I bardzo dobrze, bo po tej porcji pączków to ja będę ich mieć tych krągłości aż nadto. Mam dzisiaj dla was recenzję komiksu Milo Manary, Giuseppe Bergman, Mitologiczne przygody. I na początek, od razu przed recenzją, muszę się do czegoś przyznać. Zaczęłam czytać ten komiks z takim przeświadczeniem, że będzie to bardzo taka przyjemna przygoda w stylu Manary, czyli piękne kobiety robią różne piękne rzeczy. I wtedy, kiedy dotarłam do końca, okazało się, że tak naprawdę jest to czwarta część całego cyklu, więc nie mam pozostałych trzech części. Natomiast planuję w przyszłości zdobyć te pozostałe trzy części. To jest ostatnia część cyklu tak zwanego Giuseppe Bergman. Kilka słów o twórcy komiksu, chociaż muszę przyznać, że kiedyś poświęcę mu zupełnie osobny odcinek, ponieważ naprawdę dużo by tutaj o nim mówić, więc Milo Manara, jeżeli ktoś z was jeszcze nie kojarzy tego artysty, to jest człowiek, który w wieku 14 lat zaczął tworzyć paski komiksowe i od tamtego czasu praktycznie oddał swoje życie rysowaniu pięknych kobiet. Milo Manara tak naprawdę nazywa się Maurillo Manara i jego pierwszym większym komiksem był Małpi Król, który także jest wydany przez wydawnictwo Scream Comics. Mam nadzieję, że kiedyś położę na nim łapki i będę mogła wam pokazać, jaka jest różnica pomiędzy pierwszym i ostatnim komiksem Milo Manary. Ta pozycja natomiast jest ostatnią z czteroczęściowego cyklu przygód Giuseppe Bergmana. Ten oryginalny komiks ukazywał się w 1978 roku w magazynie Da Souvre. Jeśli wierzyć Google Translator, to tak się to wymawia. Mam nadzieję, że osoby, które znają się faktycznie na francuski, ewentualnie napiszą mi, jak to rzeczywiście się wypowiada. Bohaterem tej serii komiksów jest niejaki Giuseppe Bergman, zblazowany i sfrustrowany główny bohater, mężczyzna, który pewnego dnia budzi się rano i stwierdza, że dość. Że on ma już dość tej zwykłej codzienności, przeciętności, płacenia podatków i zupełnego marazmu i postanawia wyruszyć na poszukiwanie przygody. Jego przewodnikiem w odnajdywaniu przygody jest niejaki HP, a w tej roli z kolei Milo Manara osadził swojego przyjaciela, czyli Hugo Pratta, z którym wcześniej pracował przy innych komiksach, takich jak Indian Summer. I tak właśnie nasz główny bohater zaczyna wyruszać na totalnie fantastyczne i niecodzienne przygody poprzez kraje i mitologię, fantazję i wszystko, co tak naprawdę mogłoby wam przyjść absolutnie do głowy. Scream Comics wydało to w takich osobnych czterech zeszytach, zresztą po prostu one są podzielone na takie cztery części. Są to, zaczynają się od weneckich przygód, później są afrykańskie przygody, orientalne przygody, natomiast ja trzymam w rękach mitologiczne przygody, czyli tom ostatni, czwarty. I to jest całość tej historii, tego jak Giuseppe wędruje przez różne światy i spotyka, jak żeby inaczej, piękne kobiety. I teraz przychodzi mi odpowiedzieć na pytanie, o czym tak naprawdę jest ten komiks. I to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie jest to komiks o takiej stałej strukturze, która zaczyna się i kończy, ponieważ Giuseppe Bergman jest taką postacią nieco trochę w stylu Candida. Pamiętacie jeszcze z języka polskiego? Giuseppe Bergman jest bowiem antybohaterem, czyli postacią, którą teoretycznie mamy nie lubić, ale z drugiej strony poddając mnóstwo pytań o stan rzeczywistości, o to, w tą codzienność, w której przebywa, zaczynamy go z czasem lubić, ponieważ sami często zadajemy sobie pytania, na które tak naprawdę często nie ma odpowiedzi, ale z drugiej strony chcemy je zadać. I właśnie ten komiks pod płaszczykiem historii stara się zadawać właśnie tego typu pytania o stan naszego ducha, o stan naszych poglądów, o to, o chciwość, o ludzką naturę, o rzeczy, które z reguły pomijamy, a jednak gdzieś tam w tle, głęboko w głowie tli się zawsze takie pytanie. Po co to wszystko?
Dlatego też właśnie postrzegam ten komiks nieco od strony filozoficznej, chociaż wydawałoby się mogło, że tak naprawdę możecie patrzeć na ten komiks właśnie dwójnasób. I to jest bardzo ciekawe według mnie w tej pozycji, ponieważ z jednej strony możecie spojrzeć na ten komiks jako na opowieść o pięknych kobietach i człowieku, który w jakiś sposób przewija się i wędruje przez świat, spotykając naprawdę atrakcyjne niewiasty, natomiast z drugiej strony możecie spojrzeć na ten komiks właśnie jako na coś więcej, na dekonstrukcję świata i tego, co na co dzień widzimy, zwłaszcza, że pierwszy komiks opowiada o właśnie takiej postaci. Pierwsza część to znów ujrzeć gwiazdy, natomiast druga to Odyseja Giuseppe Bergmana. I tak właśnie pierwszy komiks opowiada o kobiecie, która nie widzi rzeczywistości taką, jaką my ją widzimy, ponieważ nosi ze sobą nieustannie książeczkę wypełnioną obrazami, klasykami sztuki, klasykami malarstwa i patrząc na nie, w jakiś sposób stara się odgrywać te właśnie sceny, które przed chwilą ujrzała. Zaczyna odczuwać, zaczyna być postaciami z obrazów i właśnie tymi działaniami sprawia naprawdę bardzo dużo problemów Giuseppe, ponieważ a róż to zostaje Ofelią z obrazu, a to zostaje za chwilę Branką z obrazu Boccaccia. Naprawdę jest nią duży problem i z jednej strony ludzie postrzegają ją jako po prostu niegroźną, lekko, wiecie, taką niezbyt zdrową na umyśle osobę, ale z drugiej strony ona postrzega swój świat jako bardzo, bardzo spójny. Cała konstrukcja komiksu w sumie polega na tym, że Giuseppe gania za tą biedną dziewczyną i próbuje ją ratować od własnej zguby, ponieważ jednak oglądanie obrazów, zwłaszcza takich, których ewentualnie ktoś podróżuje do krainy umarłych, może być dość niepokojące. Ostatecznie zostaje tu też zastosowany bardzo ciekawy zabieg, według mnie artystyczny, łamiący czwartą ścianę czytelnik, a twórca, ponieważ na samym końcu, jednym z ostatnich kadrów, jest całkowicie biały kadr. Tutaj bardzo szybko pokażę, żebyście wam nie zdradzić, ponieważ artysta i twórca komiksu prosi nas o dorysowanie właśnie czegoś w tym kadrze. Nie powiem wam oczywiście w jakich okolicznościach, ale jest to bardzo ciekawy zabieg, który mnie zaskoczył osobiście, ponieważ czegoś takiego jeszcze nie spotkałam, być może za mało akurat komiksów przeczytałam jeszcze w swoim życiu, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa forma komunikacji z czytelnikiem. Kolejny komiks to z kolei Odyseja Giuseppe Bergmana i Odyseja jako dzieło literackie jest absolutnym klasykiem. Nawet jeżeli nie lubiliście tego w szkole i uważacie, że to był trochę taka lektura, wiecie, wymuszona, bo rozumiem, że w szkole, kiedy się czyta, to się często czuje, że te lektury są mocno wymuszone na nas, to wydaje mi się, że powinniście wrócić do niej jako już dorośli ludzie, ponieważ jest to naprawdę interesująca opowieść, która pomimo upływu czasu, wieków, wciąż jest aktualna. To, co pierwsze rzuca się w oczy, to całkowita zmiana sposobu rysowania, jeżeli chodzi o kolejny komiks. Jest to bardzo interesujące, ponieważ po pierwsze zostaje on ograniczony tylko i wyłącznie do takich prostych kresek, a po drugie podoba mi się to ze względu na to, że pojawiają się tutaj cały czas nieustannie w kadrach takie bardzo niepokojące linie, które mają zakreślać teoretycznie ruch fal i ruch chmur na niebie, ale z drugiej strony wprowadzają taki nieustanny niepokój, nieco taką antyczny właśnie klimat, taki jak na freskach. Ponieważ na freskach i na dzbanach jednak poruszało się głównie prostymi plamami i liniami, ponieważ nie było opcji cieniowania, więc tutaj artysta też mocno zrezygnował właśnie z takiego zabiegu cieniowania i nadawania postaciom na rzecz linii, kresk i czystej kreski. Ponadto Odyseja wydaje mi się bardzo ciekawym zakończeniem ogólnie całej serii, ponieważ cała seria opowiada właśnie o podróży Giuseppe Bergmana, o jego poszukiwaniu przygody, natomiast Odyseja jest właśnie, no cóż, opowieścią o podróży i to specyficznej podróży, więc zamknięcie historii podróży, historią o podróży według mnie jest bardzo, bardzo sprytnym zabiegiem. I choć Giuseppe nieustannie wydaje się taką postacią jednak trochę bardziej drugoplanową, chociaż z jednej strony cały cykl nosi jego imię i nazwisko, to tak naprawdę głównymi postaciami są inne osoby z reguły w tym komiksie, natomiast on jest jakąś postacią, która gdzieś tam przewija się i nieustannie nadaje rytm i łączy wszystkie te historie, więc jest to też bardzo ciekawe. Wydaje mi się w ogóle, że cała ta seria jest naprawdę ciekawa i myślę, że można byłoby o niej rozpatrywać jeszcze zdecydowanie dłużej,
Bo jest tam wiele tematów, które mnie jako osobę, która skończyła gdzieś studia artystyczne, bardzo interesują. Na zakończenie, jak zwykle, kilka szczegółów technicznych na temat wydania komiksu od Screen Comics, tego jak on wygląda od strony właśnie takiej wydawniczej. Przede wszystkim jest to komiks od lat 18 i na pewno od lat 18, ponieważ nagość w tym komiksie jest standardem, jest czymś tak zwykłym i czymś tak, nie wiem, powszechnym, że praktycznie przestaje człowiek momentami na to zwracać uwagę. Więc jeżeli jesteście wielbicielami damskiego ciała, to zdecydowanie powinniście się obkupić w ten tytuł. Sam komiks ma twarde okładki, bardzo fajne wydanie według mnie, grafika bardzo, bardzo przyjemna. Tak samo tutaj widać sporą konsekwencję w wydawaniu pozostałych zeszytów, co mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy jeszcze dostanę ten pierwszy zeszyt, ale mam nadzieję, że mi się uda. I samego czytadła macie trochę ponad 100 stron. Jednak wydawnictwo nie kończy się na tym, ponieważ po tych 100 stronach macie naprawdę bardzo fajną galerię. Weneckie archiwa, to jest takie oddzielone dosłownie jedną kartką, ale są tu weneckie archiwa, a także afrykańskie archiwa i właśnie sobie uświadomiłam, że tu jest kompletnie naga pani. YouTube może się nie ucieszyć. W podszukiwaniu kadru, na którym nie ma nagich dam. To chyba będzie najbezpieczniejsze. Macie kilkanaście dosłownie takich pięknych grafik, na których artysta pokazuje ogólnie szkice, testy, pomysły na rozwiązania, kadry. Takie bardzo swobodne przedstawienia głównych bohaterów, a także totalnie malarskie szkice, które obecnie do pokazania są dla mnie najbezpieczniejsze, ponieważ wszystkie pozostałe zawierają nagość bądź sugestie nagości. Właśnie sobie uświadomiłam, że cały czas świecę tymi piersiami tej pani. Dla kogo jest ten komiks? Zdecydowanie dla miłośników kobiet, zdecydowanie dla osób, które lubią dekonstrukcję komiksu, które lubią czasami historie, które nie do końca mają taki sens w klasycznym tego słowa znaczeniu, czyli zwykłą formą początek, koniec i zakończenie, ale wolą sobie poczytać coś, co w jakiś sposób bawi się trochę zarówno z czytelnikiem, jak i ogólnie z zawartością samego komiksu, bo jeżeli lubicie spójne historie, to wam może nie przypaść do gustu. Jeżeli lubicie też historię sztuki, jeżeli lubicie ogólnie nawiązania literackie i do sztuki, to jest to też komiks zdecydowanie dla was. Ja jestem zachwycona, bo ja jestem po prostu z wykształcenia plastykiem, więc mnie takie rzeczy cieszą. I już planuję zaopatrzyć się w pozostałe tomy, jeżeli tylko uda mi się je zdobyć i przeczytać całość, żeby mieć taki, wiecie, ogólny pogląd, jak wygląda całość, czy to faktycznie jest na tyle spójne i na tyle interesujące, żeby czytać całość. Natomiast sam ten tytuł, sam ten tom, próbuję zasłonić panią, bardzo, bardzo polecam. Powiedzcie mi natomiast, jaka jest wasza opinia na temat tego komiksu. Czy znacie tą serię, czy ją lubicie, czy czytaliście, czy uważacie, że jest kompletnie beznadziejna i wolicie jednak troszeczkę inne tytuły. Bardzo chętnie przeczytam wasze komentarze. Tymczasem ja dziękuję wam za oglądanie. Życzę wam tłustego czwartku na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała wam się ta pyszna skądinąd recenzja pełna, piękna. Życzę wam miłych następnych dni i oby poszło w cycki. Mam nadzieję, że YouTube mnie nie zbanuje za mówienie cycki. Dzięki raz jeszcze. Jeżeli wam się podobało, standardowo na koniec przypominam o subach, lajkach, udostępnieniach i klikaniu w dzwoneczek. I do zobaczenia w kolejnej recenzji już za tydzień. Cześć!